Cześć, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją takiej oto książki z Lego Ninjago, styl dla ninja. Dostajemy tutaj Smoczego Jaya, ale bez skrzydeł, więc tak, smok bez skrzydeł. Kosztuje 19,99 zł. No i myślę, że można ją dostać w każdym punkcie z prasą. Ja ją kupiłem w Empiku i to nie jest żadna reklama, po prostu tam kupuję najczęściej magazyny. No i co? Myślę, że możemy przechodzić do oglądania. A więc figurka wyjęta. Jeśli nie interesuje Was książka, choć powinienem ją szybko tak zobaczyć, to przewincie do minuty podanej tutaj poniżej gdzieś. No i co? Przechodzimy. Kilka zadań, choć standardowo, tak jak w magazynach. W sumie jeszcze więcej zadań. Komiksy, ale według mnie tutaj w książkach są lepsze niż w magazynach, ale dajcie znać, co wy o tym myślicie. Więcej zadań. Jeszcze więcej zadań. I jeszcze więcej zadań. O, to jest chyba ciąg dalszy. O, wow, patrzcie, bo to z sezonu 16. Czyli Echo Zane był cały czas w latarni, gdy tam Jay siedział. Ciekawie, nie wiem, przeczytam to. Bo może tu się kryją jakieś ciekawostki. Jeszcze a propos właśnie Echo Zane'a. No, ciekawie, przeczytam to na pewno. Jeszcze więcej Echo Zane'a, no. Ciekawe, no, znaczy nie wiem, czy te książki są kanoniczne, ale w magazynach nie, czasami są. Więc może to jest kanoniczne tutaj wydarzenie niektóre. Więcej zadań. Tu znowu zadania. Więcej zadań. Jeszcze zadania na znajdzie różnicę. Znów zadanie. Więcej zadań. Przepraszam, że się tak powtarzam, ale tu jest naprawdę dużo zadań. O, ciąg dalszy tego. No widzicie, tutaj jest Sky, który uczy te dzieci, no. To jakieś powiązanie musi mieć ze 16 sezonem, odcinkiem pierwszym. Tu więcej zadań. Więcej zadań. Figurki, ale to też zadania. I takie. I hej, taką recenzję tej figurki Cola za niedługo na moim kanale. Więc subskrybujcie, by Was to nie ominęło. Tutaj odpowiedzi do zadań. Tutaj recenzje. Takie po prostu jakby więcej jakichś dostępnych, nie? Co już powychodziło z Lego. Tutaj jest ciekawe, to jest Pinjitsu Brothers. Jeżeli mam być szczery, to nie mam jeszcze żadnej. Ale no, ciekawi mnie, nie? Bo to są podobno wydarzenia kanoniczne, więc trzeba byłoby to przeczytać. I z tyłu jeszcze więcej książek. No, tam takie są. Ten gościu, go nie widziałem, ale jest ciekawy. No i tutaj jeszcze możecie zobaczyć cenę. Więc to by było tyle z książki. Odstawiamy ją tam. I przechodzimy do figurki. Więc już otwieram. Chociaż tak się to otwiera. I się wysypało wszystko. Ale to tam nie szkodzi. No i co? Mamy części. I przechodzimy do składania. A więc rozpoczynamy składanie. Na początek idą nóżki, bardzo ładnie, transparentne, zadrukowane. No po bokach nic, ale przód tu jest, więc bardzo fajnie. No i plus to, że te figurki Smoczych Ninja mają transparentne elementy, to jest naprawdę fajnie. Później mamy tors. O, tutaj przejście jest, jeżeli możecie zauważyć. Przejście z torsu na nóżki. No tutaj niby jakaś taka granatowa linia od ten torsu, a tego to oddziela, ale no powiedzmy to jest szczegół, przejście jest. Rączki również transparentne, no, ale dłonie już nie. Z tyłu również ciekawy nadruk. Tak. Dobrze, następnie zakrywamy nadruk na plecach, tą zbroją. No skrzydeł nie dostajemy, ale to by było, to by się nawet tu chyba nie zmieściło. Też bardziej właśnie w magazynach, tak jak z Kajem i Zainem.
No i co, no tą zbroję każdy wie, to tam nic ciekawego. Główka ciekawie nadrukowana. I te minki od DJ-a, Smoczego, Kaja i... Nie, tylko DJ-a i Kaja są z tych spinnerów z Evo. Więc ten, ale te główki są fajne, transparentne, nadrukowane. Z tyłu czy jakiś nadruk jest? Nie, tylko transparentna główka. Bez nadruku z tyłu, no ale przód jest ładnie, więc to się cieszę. No i ostatni element to smocza maska i ona jest fajna. U każdego ninja ma ten tu element w innym kolorze. No i tak już się prezentuje cała figurka. No i oczywiście na wyposażeniu dostajemy dwa razy taki smocz uchwyt z piorunem jako broń do Jaya. Więc tak się prezentuje. Tak się prezentują te bronie. Oj, tu źle dałem. Tak jest poprawnie. No i co? Ma takie bronie. Fajnie. Szczerze, no fajnie, że te pioruny, ale nunchaku jakby dali, to też by nie był zły. No i tak się prezentuje figurka. Bardzo fajna, dajemy jej ocenę 7 na 10. Gdyby dali skrzydła, to już w ogóle, ale bardzo fajna. I jeśli nie macie zamiaru kupować zestawu z tym właśnie smoczym Jayem, choć on jest najtańszy z tej Crystallized serii, no to i tak wam polecam zakupić tą figurkę. No a skrzydła, no to w sumie to nie wiem. Od Zeina pasowałyby tam, może kolorystycznie się różnią, ale już bardziej niebieski, podobny do tutaj, do właśnie pasujący do tej figurki, niż czerwony od Kaja. Więc dajmy figurce ocenę 7 na 10 i przechodzimy do podsumowania całego magazynu. Dobra, przechodząc tu do podsumowania, bardzo fajnie. Ten muszę przeczytać tamten historyjkę, żeby dowiedzieć się, czy to jest kanoniczne i co z tym Echo Zeinem się tam działo, gdy Jay był w latarni. No i co? Bardzo fajna figurka. Książka też, choć no dużo zadań, jak już to tam mówiłem wcześniej przy przeglądzie. Dostajemy plastikowe to, więc gdy w magazynach są już papierowe, tak przynajmniej idzie Lego w tą stronę, tak tutaj jeszcze mamy plastikowe. Ale chyba tego nie zmienią, bo nie widzę tego papierowego. Chyba że w ogóle zmienią styl książek lub przestaną je produkować. Ale wątpię, że im się to będzie opłacało, żeby przestali produkować. No i co, dobra, podsumowując, bardzo fajna figurka. I dajcie znać, czy posiadacie ten magazyn, czy planujecie go kupić. Magazyn, książkę. No i co, ja się, na dzisiaj to tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć.